Witam wszystkich, tu Hikomikos i będzie to unboxing 5 talii tematycznych skin Diament i Perła. I tak, Empoleon Holo, energię, szukamy mi sprintów. O! Fajnie, tutaj kropeczka. O, drugi. Tutaj niespecjalnie. Tutaj. Wszystkie karty z tych talii pójdą na rozdanie jako gratisy na turnieju. Trailery. Zostawiam sobie jedynie rarki do gratisów do wymian, jakby ktoś chciał. A tak to idzie jako gratisy do rozdania. Jedno opakowanie, teraz drugie. Ups. Nie ma żadnych. Tamto rozdanie było obfite. To jest jeszcze tylko kropeczka. To takie szczegóły to są niespecjalnie jakoś bardzo wartościowe. Fajniejsze okazy z większą wadą są cenniejsze. Mogę wam pokazać potem fajnego mi sprinta z serii Diament i Perła. Tajemne skarby, jeśli chcecie. Zrobię to mniej więcej w 5 minucie filmiku. Trzecia talia. Nie, może spasuje, może trzy talie po prostu. Karty komony, uncomony zostaną rozdane w polskiej wersji językowej. Jako taka promocja. No bo w sumie myślę, że więcej nie ma potrzeby. Szukamy dalej. Jakichś sprintów nie ma. Czysto. Dobra, obiecałem w 5 minucie mi sprinty, więc tak. Snower. Niby pozornie dobrze wyglądająca karta, ale tak naprawdę to akurat dobrze wydrukowana wersja. Wersja z błędem zawiera cały obrócony na niebiesko pas, który wygląda następująco. Tadam! Misprint taki występował w serii Tajemne Skarby
w szczególności w boosterkach z garczompem. To taka podpowiedź dla poszukiwaczy właśnie tych misprintów. I mam takie trzy w różnej wersji. Począwszy od najmocniejszego zabrudzenia, do potem łagodnego i słabego. Całe zabrudzenie wchodzi aż na atak. To jest dość duża wada podczas druku. Ciekawe. Na początku tego misprinta nie zauważyłem, ponieważ był po prostu ciemny. Trafiła mi się jedna wersja, druga wersja, trzecia. I tak jak szybko otwierałem boosterki, to tak w szczególności nie przyjrzałem się tej karcie. Dopiero potem, gdy układałem wszystkie karty według kart, czyli Snowera akurat wszystkie, a ułożyłem na kubkę, to zauważyłem dopiero ten błąd. Także taka ciekawostka z serii Dajemy Skarby. Jeśli macie jakieś misprinty, bardzo chętnie się zamieniam. Tak więc możecie do mnie pisać. Co więcej, na moim kanale niebawem relacja z turnieju pre-release, XY Flash Fire, no i coś na stronie będzie się działo. Tak więc zadzieje się. I to tyle. Komentujcie, oceniajcie, jeśli chcecie wiedzieć o każdym moim nowym filmiku, kliknijcie w subskrybuj. Na razie, cześć.